Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym słodkim poradniku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić sprawdzony przepis na biszkopt idealny. Biszkopt ten możecie wykorzystać na tort lub dowolne ciasto na biszkopcie, na przykład na kopiec kreta. Pracę nad naszym biszkoptem rozpoczynamy od ubicia piany z białek. Pod koniec ubijania dodajemy cukier bardzo małymi dawkami, cały czas miksując, cały czas ubijając. Najlepiej po jednej łyżce. Na sam koniec, gdy już piana jest ubita, piękna, puszysta i lśniąca, dodajemy stopniowo po jednym żółtku, cały czas miksując. W kolejnym kroku dodajemy mąkę po jednej łyżce, przesiewając ją przez sito i delikatnie mieszamy łyżką. Ponownie dodajemy do sitka łyżkę mąki, przesiewamy i mieszamy. Dokładnie robimy to samo z kakao. Dodajemy po jednej łyżce, przesiewamy i mieszamy. Gdy nasza masa biszkoptowa już jest gotowa, dno tortownicy o średnicy 20-25 cm wykładamy papierem do pieczenia, boki smarujemy olejem, wylewamy ciasto i pieczemy w temperaturze 160-170 stopni przez około 35-40 minut do suchego patyczka. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Do zobaczenia w kolejnym słodkim odcinku.